Dobra, rybkę odhaczamy, ale zobaczcie, do zbrojeczka. Do zbrojeczka malutka, delikatnie biorą jednak. Jest godzina 3:45, jeszcze całkowicie ciemno na dworzu, ale już śmierdzi rybą niesamowicie. Będą brały? Będą jak nic. Nie w zakonę, będą brały, ja po prostu aż się boję. To będzie niewiarygodne. Ja ją zażerowałem. Zażerowałeś, no tak ty zażerowałeś, to już jest gitara. Darek robi nam kawkę i się zaraz zawijamy na wodę. Słuchaj, a ty się nie ubierasz, ty łowisz różne... Tak. On już jest kolorowy. Słuchaj, dzwoń do mnie, jak pierdzielniesz, pierwszy rybę, to ja też się rozbieram. On pierdzielnie, kurde, ale wodę, kurde. Jak wpadnie metrówka, to ściągam spodnie jeszcze, ale na razie... O ja pierdzielę, to grubo. Nie, do tego. Nie, no to, że nie to, że się przytulamy. Nie tłumaczcie się. Nie tłumaczcie się. O, pierwsze łódki już poleciały nad wodę. Ale ciemnica jeszcze. Już ptaszki śpiewają z samego rana. Coś pięknego, kurde. Darek grzeje silnik. Najpiękniejszy moment w dniu. Świt. No, świt. Nie ma lepiej jak o świcie. Żeśmy fantastycznie wstali dzisiaj. Zaraz wam pokażę, tutaj już cała ekipa gruntiarzy na brzegu. Nie wiem czy widać, od tam wszędzie już łowią. Od wczoraj zresztą. O, a tu nasza kwaterka. Piękne podejście do brzegu, łódeczki sobie w nocy stały elegancko, coś fantastycznego. Pierwszy sandaczek w tym sezonie, ale malutki niestety. No, od czegoś trzeba zacząć? No, od czegoś trzeba, dokładnie. Co ty tam, Darek, targasz znowu? Mała rybka, mały sandaczek prawdopodobnie, ale nieduży. No, chyba wcale nie taki mały. Nie, mały. Skakaniec tak zwany. Ale jak to się mówi, pierwsza ryba na otwarcie sezonu. Tak jest. Malutki. Dobry. No taki kurde jak ten mój. Taki sam jak ten. O, a tam znajomi, proszę bardzo, sobie łowią. Szczupan. Myślisz? Może boleń? Dziwnie idzie, no naprawdę. Może boleń z rakiem? Nie, sandacz. Sandacz? Tak. To jest taki szczurowaty. Ale dobra, zmienię tylko na inny kolor gumy i od razu jest efekt. I od razu szczur. Od razu szczur. Nie, taki troszeczkę większy jakby. To ciupinkę. Chodź tu. Żeby się krzywdy nie zrobił. Tam też rybka złowiona została. No, cały czas coś się dzieje. Ładna ryba, nie? Ładna. Patrz, jakie fajne ząbki. No ma. Hop. O, tu Tomek Duer kolejnego sandaczyka ciągnie. O, fajny, fajniejszy taki troszkę. Straszna tu jest zjadka, naprawdę. Fajne wędkowanie, nie? Fajne wędkowanie, fajna zabawa, no. Patelniowy! Tak. Gruby? Seba, jaki? Kolejny śledzik. Śledzik. Śledziku, panie, bez liku. Jeszcze trzeba do zbrojkę do tych śledzi zakładać. No tak. Śledzikowy. Z dozbrojką wiele lepiej. Ale ważne, że brania są. To jest najważniejsze, przynajmniej jest co robić. To obwalą. Darek mi w takie miejsce tu zabrał po prostu, że szok, naprawdę. Wszyscy rąbią ryby.
jak wściekli. Taki szczurkowaty kolejny. Ale kolejny. Ale kolejny. Szczurkusz. Czy co tu się dzieje? Takie szczury cały czas klepią. No ja ale, nie... brania są, to jest najważniejsze, nie? No tak, no ale brania są, to... nie będziemy tych wszystkich szczurów nagrywać, bo to bez sensu w ogóle. Ładny. O kurna, ale kaban, ale kabanisko. Piękne. Ale jak łyknął, wiesz? No. Huknął całą gumę. No i to już jest kawał sandacza. Uważaj, bo cię kłapnie i ugryzie. Żeby mu krzywdy nie zrobić, to jest najważniejsze. No. Wyżej troszeczkę, wyżej. Okay. No troszeczkę niżej. I tak zupa, bo ogon miał do mnie. Czekaj, soderek. Musisz go niestety dwoma rączkami wziąć. Tu go weź, tu ogon mu wyprostuj. Okej. Jest tak. O. Czuteńkę niżej, bo twarzy ci nie widać. Sypa, puszczył. Dobrze. I uśmiechamy się. O, to Darek, piękna ryba. Powiem ci tak, muszę odłożyć wędkę, bo ta ryba jest trochę ciężka. I co? Delikatnie, żeby go nie uszkodzić. Mam kombinerki w bakiście. Czekaj, już pomogę. Tak? Mhm. Dobra, ale zobacz, jak łyknął ładnie. Nie chcę mu tam wkładać palców za bardzo. O kurczę, dobra. Jest nasz. Co, z ciekawości go zmierzę tutaj. Zmierz go. 69. Dawaj, prawie. Z tej strony. Nie, 71 miał. Tak? Mhm. Dawaj go z tej strony. O kurczę, ale mi ochlapał. Niech rośnie. Pięknie. Ale jest zabawa niesamowita. Słoneczko, cieplutko, sandaczyki klepią. Słuchajcie, te krótkie sandacze są tak pazerne, tak walą, że normalnie zabierają wędkę z ręką, kurna. Raczej rękę z wędką zabierają, no po prostu. Bajeczka jest. To jest naprawdę bajeczka. No i tu co jakiś czas obserwuję, że i te większe się trafiają. No widać, że nie ma ich jakoś super bardzo dużo, bo są pewnie wyżarte przez tutaj kolegów miejscowych wędkarzy i przyjezdnych też na pewno. Ale populacja sandacza jest to niewiarygodna. Ale Darek, oj, ja pierdzielę. Jednego za drugim. Tak się wstrzelił. Jeszcze większy? Nie, podobny. Przynajmniej pierwszy efekt. Ty, ale kopie. Ty, ładny, może być większy, wiesz? Może być większy. Ty, patrz co się dzieje sobie. Chyba będzie większy. Może 90? Nie. To. No, pokaż, mam baryłę. Chodź tu, chodź, zobaczy, chodź. Chyba pojawiłem ten kieszeni. Może przerzucam, czekaj. Może sumek. Kurczę, jak to jest sandacz, to powiem, że kotwice... To że meter? Nie widać go. Sumek! Kole. O masz. Kurcz. Jakby to był sandacz. Dawaj go na windę tam. Na klatę go przywal. Jaki apetyczny. To chyba taki smakowy, co, Darek? Filetowy. Fileciak. A to szkodnik jaki. Ale dobra. Łyknie. Nie no, znowu sobie rękę pobrudzę. Daj spokój. Czemu tu nie może masz być. Masz pałkę? Sądy? Czemu tu nie jest sąd? Że już się tak cieszyłem, że to sąd. Spokojnie. Spokojnie. Hop, 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 odpływasz czy nie? Nie,
No to się, już się mu nie chce. No co, żeby mi zerwał zestaw, wiesz? Zestaw nie jest przygotowany. Ta sumka. Ona sam dacie. Weź go ode mnie, się brzydzę. Fu. Ale fajnie, na zestawie spinningowym to taki już daje trochę popalić. Nie, ryba nie dużo, ale... Popalić daje na takim zestawie. Musiał się z nim cofnąć, wiesz, jak chce zdjęcie. I ogląda mnie. Jak wam idzie? Nałowiliście? Doprawdy? Ile złowiłaś? No kurczę, jak to spadła? Jak wy o nią dbacie tutaj na tej łódce, że jej spadają ryby? Kurczę, piękna pogoda, można się opalać, ryby biorą, no coś fantastycznego po prostu. Pierwsza kontrola dzisiaj, także jest pozytyw. No widziałem, płynęli strażnicy. No jest godzina 9:30. Jakiego największego sandacza na łódce macie? 71. 71, u nas Darek też 71, a Karol miał z Arturem, tak? Dobrze mówię, z Arturem mieli po 7... Karol miał 73, Artur chyba trochę mniejszego, ale najlepsze jest to, że oni nie nagrali tych ryb. I dlatego tutaj dla Darka łapkę w górę wszyscy, a Karola trzeba wybuczeć w komentarzach. Wybuczcie go, bo nie chciało mu się nagrać. Tak, wybuczcie. To jest w ogóle... A obiecywał, mówił Sebek, będę twoim kamerzystą, będę ci wszystko nagrywał. Proszę bardzo. Ma. To wszystko można zrobić telefonem. O, guma pod kolor wędki jeszcze. No, takie majtkowe kolory potrafią zadziałać. Ale tu jest klimat na tym Otmuchowie, ja wam mówię. Coś fantastycznego naprawdę. A co to są piglety? Pokażcie. No chciałam, ale pokażę ci mniejsze, bo już takich nie mamy. No dobra. Takie cuda. I na to gryzło? No. Fajne. A mi to zadziałało, to tak, zadziałała mi mandula. Bardzo fajnie dzisiaj działała mandula. Była taka, była zaskoczeniem dla ryb po prostu. Co mi tu jeszcze działało? Niech ja zerknę. O kurczę, chyba już nie mam. Chyba nic więcej. Nie. To mi zadziałało. No to seledyn, wiadomo. To działa. I jeszcze mi zadziałał Lanker City jeden. Ale chyba go niestety już urwałem. No. Chyba się niestety urwał. Co tam, Darek, jeszcze ci działało? Pokaż. Wiesz co? Przede wszystkim Kingshot. Mhm. W tej wielkości, to jest 4,5 cala chyba. Na większego nie łowiłem, bo uważałem, że to jest wystarczająco. Kolor najbardziej seledyn. No to seledyn, wiadomo. Co jeszcze? Tego, co ty mówiłeś wcześniej, nie pamiętam, co urwałeś. Lanker City. Tak, Lanker City działał. Ogólnie tego typu gumy. No, seledynki. Seledyny, dzisiaj chodzi o seledynowe. I niestety było trzeba dozbrajać. Trzeba było dozbrajać gumy, bo tak to się znaczy, kurczę. Były strzały od lepsze, razu, co nie? Do zbrojki można było łowić, natomiast później a potem grymasiły. Zaczęły grymasić, zaczęły się pukania i już wtedy trzeba było zakładać kotwiczkę. Mało, niedużo, nie ma potrzeby dużej kotwicy, zakładać wystarczy jedna malutka kotwiczka i tutaj ta ryba docina. Tak, dokładnie. Ładny? No, jakiś taki, nie wiem, czy super ładny, ale tam taki trochę, co ci pomogę podobać. To tak. Lepszy. Kurde. Spoko. Ale cię ochlapał. To był dziada. Bierz go. Jest ładny klamucik. Czekaj. Dobra, puść. I zobacz, na dozbrojkę. No, bardzo ładny. Taki sandaczyk. Na gumkę wiadomo. Na dozbrojeczkę patnął. Przyłożymy go. Może aby ciuchów ci nie ubrudzić. Czekaj, ja przejdę z tej strony. I na drzwi. Okay. 7 dyszek. 7 dyszek? Piękny. To może nawet. Nie no, 7 dyszek równo. 7 dyszek. Piękny. Dobra, puszczam go. O jest! No widziałeś to, co? Widziałeś to? Piękne. Jaki kurna wariat. Strzałeczka. Dzięki. Jest godzina 10:15. Jako tako jest połowione chyba. Nie jest najgorzej, tak uważam. Spływamy na kwaterę, chillujemy się, jemy obiadek i wracamy nad wodę. Jak chcecie zobaczyć, to oczywiście subskrybujcie kanał. Wam również życzę udanych połowów. Na razie, cześć.
Jeszcze Darka muszę zareklamować. Zobaczcie, jaki to jest chill out, sobie nad wodę przyjechać z przewodnikiem wędkarskim. Przywiezie na miejscówkę i wszystko ogarnięte. Pełen luz. Cieszę się, że połowiony. A, i jeszcze dostałem od niego kanapkę gratis. Darek Jankowski, kuźnia wędkarska. Ryby połowione, głodny nie schodzisz, woda jest, jest ciepło, woda. A, i zaraz się kąpiemy, jest, zaraz się kąpiemy. Jak się zaraz kąpiemy. Tomek, kąpisz się? Tak. Tak? Morda? W kolejnym odcinku od Muchowi opowiem Wam, jak odtworzono stado sandaczy w tym łowisku, o presji wędkarskiej, o potężnych sumach i o zjawisku złów i wypuszcz, które jest coraz bardziej widoczne, ale tylko na Facebooku. Jak się podobało, to zostawcie łapkę, a jak jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji kanału. A my się widzimy na dniach. Na razie.